Drogie jesieniary i drodzy jesieniarze, a także wszyscy, którzy włączyliście to wideo przypadkiem, mamy październik, zaczęła się kalendarzowa jesień i to oznacza, że jesieniarstwo jest w natarciu. W związku z tym postanowiliśmy wrócić do pomysłu sprzed roku i przygotować dla Was specjalnie listę kilku seriali do nadrobienia jesienią pod kocykiem z herbatką, czyli po jesieniarsku i przede wszystkim z przyjemnością specjalnie wybraliśmy takie tytuły, które się po prostu jesienią będzie fajnie oglądać. Oczywiście żarty na bok, to jest solidna lista bardzo jakościowych produkcji, które kojarzą mi się z jesienią. A z jesienią kojarzą mi się tak naprawdę trzy gatunki. Po pierwsze horrory, no bo Halloween i po amerykańsku to jest już tak zwany spooky season, czyli taki straszny sezon, który się zaczyna tuż przed Halloween od początku października. Po drugie, kryminały, bo kryminały mają to do siebie, że naprawdę bardzo wciągają i fajnie się je ogląda seryjnie, czyli po prostu binge-watchuje. A trzeci gatunek, który mi się z jesienią kojarzy, to oczywiście komedie, ponieważ komedie są lekkie, łatwe, przyjemne. I jeżeli komuś troszkę zaczyna już doskwierać ta ciemność zapadająca coraz wcześniej za oknem, to komedia powinna odwrócić uwagę. My wybraliśmy do tego odcinka 6 tytułów, ale oczywiście jak zwykle otwieram giełdę tytułów, którymi będziemy się wymieniać w komentarzach, więc piszcie swoje jesienne, jesieniarskie typy do oglądania, a ja przechodzę już do naszej listy. Des, HBO Go. Zaczynamy od propozycji kryminalnej, propozycji z gatunku true crime, czyli opartej na faktach, ale nie dokumentalnej, tylko fabularnej. I jest to bardzo jakościowy brytyjski miniserial, zaledwie 3-odcinkowy, o którym jakoś zapomnieliśmy we wrześniowym serialowym rozkładzie jazdy, czego bardzo żałuję i w tej chwili po prostu nadrabiam tą zaległość. Polecam Wam bardzo serdecznie tą produkcję i już mówię dlaczego. Fabułę Des oparto na prawdziwej historii szkockiego seryjnego mordercy Denisa Nielsena. W roli głównej wystąpił fantastyczny David Tennant, a reżyserem całości jest Lewis Arnold, który ma na koncie takie produkcje jak na przykład Humans czy Broadchurch. Des to wierna próba odtworzenia historii, która rozegrała się w latach 80. XX wieku, a także kolejny popis aktorski Tennanta. Serio, jeżeli porównacie sobie Tennanta z Nielsenem, prawdziwym Nielsenem, którego zdjęcia czy wideo znajdziecie online, to będziecie w szoku, jak bardzo są oni do siebie podobni, również fizycznie. Ja bardzo gorąco polecam tą produkcję przede wszystkim do binge-watchingu, bo ona się idealnie do tego nadaje, przy czym ostrzegam, że jest tam sporo drastycznych elementów, nie tyle pokazanych, ile po prostu powiedzianych, więc nie jest to serial dla osób o słabych nerwach. Quiz, HBO Go. A skoro już jesteśmy przy brytyjskich miniserialach, to kolejny 3-odcinkowy zamknięty miniserial, również wyprodukowany przez ITV i dystrybuowany na HBO Go. Tyle tylko, że nie mamy tutaj do czynienia z takim właśnie gęstym kryminałem, ale z hybrydą obyczaju kryminału i czarnej komedii. Quiz to bardzo krótka, zamknięta całość z gwiazdorską obsadą, której fabuła oparto na prawdziwej historii. Serial opowiada o kulisach głośnego przekrętu w milionerach, który w 2001 roku odbił się szerokim echem w brytyjskich mediach. Głównym bohaterem jest Charles Ingram, emerytowany wojskowy, który niespodziewanie wygrywa milion funtów. Ekipa szybko jednak orientuje się, że podczas nagrania ktoś mu pomagał. W roli głównej wystąpił Matthew McFadden, którego możecie pamiętać choćby z fantastycznej roli Toma Wambsbanksa z Sukcesji, a obok niego wystąpił niejaki Martin Sheen, również bardzo znany brytyjski aktor. Dirty John Betty, Netflix. Ten serial polecam przede wszystkim osobom o mocnych nerwach. Nie dlatego, że zobaczą na ekranie jakieś straszne rzeczy, krew, flaki i tak dalej, ale dlatego, że po prostu ten serial w pewnym momencie zaczyna się oglądać niekomfortowo. Widz czuje desperację głównej bohaterki, a konkretnie Betty Broderick, matki żony, która zostaje doprowadzona do skraju swojej wytrzymałości.
To zresztą motyw przewodni antologii, jakiej Dirty John Betty jest drugim sezonem. Pierwszy, który również Wam bardzo polecam, został nakręcony przez kanał Bravo i opowiadał historię oszusta, który żerował na zakochanych w nim majętnych kobietach. Po sukcesie pierwszej serii tytuł przejęła stacja USA Network, dzięki czemu serial zaliczył ogromny skok jakościowy. W rolach głównych wystąpili Christian Slater oraz Amanda Pitt, która w tym 8-odcinkowym sezonie po prostu daje z siebie wszystko, jest fenomenalna, jest naprawdę niesamowita, przy czym musicie mieć też świadomość, że fabułę serialu, podobnie jak pierwszy sezon, oparto na faktach. Ted Lasso, Apple TV+. Najfajniejsze seriale komediowe to są takie, które nie tylko po prostu śmieszą, ale też sprawiają, że po ich obejrzeniu będziemy czuli się w jakiś sposób lepiej i Ted Lasso właśnie do takich seriali należy, przy czym nie dajcie się absolutnie zwieść. To nie jest taka głupia komedia, na jaką wygląda na pierwszy rzut oka, no bo jak ona wygląda? Jest to historia niezbyt rozgarniętego Amerykanina, który przyjeżdża do Wielkiej Brytanii być trenerem pierwszoligowej drużyny piłkarskiej, być trenerem zupełnie z przypadku i bez większego doświadczenia. Postać Teda narodziła się w 2013 roku w serii zabawnych reklam promujących w amerykańskiej stacji NBC Sports transmisję meczów Premier League. Po 7 latach grający go Jason Sudeikis powrócił do roli w 10-odcinkowym serialu o przyjaźni, duchu zespołowej pracy i odnajdowaniu swojego miejsca w życiu. I mówię Wam, jest to naprawdę zaskakująco fajny serial, który na dodatek już ma potwierdzony drugi sezon. What We Do in the Shadows, czyli Co Robimy w Ukryciu, HBO Go. Ten tytuł na pewno już znacie, a jeśli nie znacie, no to pewnie kojarzycie. Ja o nim wspominam dlatego, że w pewnym sensie trudno sobie wyobrazić bardziej jesieniarski serial, który łączy ze sobą komedię o wampirach z horrorem. Właściwie horror o wampirach z komedią. Drugi sezon What We Do in the Shadows był emitowany od kwietnia tego roku, ale w pewnym sensie nie został jakoś bardzo zauważony, no bo koronawirus, kwarantanna, lockdown i tak dalej. Mimo to dostał kilka nominacji do tegorocznych Emmy. What We Do in the Shadows to serialowa wersja filmu pod tym samym tytułem stworzonego przez Jermaina Clementa i Taika Waititi. Obaj panowie są również zaangażowani w tworzenie serialu, który opowiada o przygodach wampirów mieszkających na nowojorskiej Staten Island. Całość utrzymana jest w formie mokumentu i pokazuje codzienność kilkusetletnich wampirów próbujących odnaleźć się we współczesnym świecie. Łącznie powstały, jak już mówiłam, 2 sezony, 20 odcinków, które są zazwyczaj naprawdę bardzo dobre. W tej drugiej serii minimalnie czasami miały niższy poziom, ale ogólnie całość ogląda się świetnie i jeżeli jeszcze nie mieliście, czy nie miałyście okazji sięgnąć po tą pozycję, to koniecznie nadrabiajcie teraz. Servant, Apple TV+. Obiecałam Wam horror, jest i horror już bez żadnych elementów komediowych, tyle tylko, że nie będzie to horror powiedzmy porównywalny do Ash vs. Evil Dead czy nawet Lovecraft Country, nie będzie tu żadnych flaków, nie będzie krwi, nie będzie klasycznych jumpscare'ów, będzie za to atmosfera grozy, ponieważ jest to horror psychologiczny. Tak ma zresztą napisane w opisie gatunku, że jest to właśnie horror psychologiczny, który buduje atmosferę grozy, paranoi i klaustrofobii. Jego twórcą jest człowiek, którego kojarzy chyba każdy, a konkretnie M. Night Shyamalan, mający na swoim koncie takie filmy jak Szósty Zmysł, Znaki czy Split. 10-odcinkowy pierwszy sezon Servant opowiada o młodym małżeństwie z Filadelfii, które zatrudnia opiekunkę do dziecka. Problem w tym, że nic w ich domu nie jest takie, jakie być powinno, a sama opiekunka też ma sporo za uszami. Serial zaskakuje po pierwsze gęstym klimatem, a po drugie nietypowymi środkami wyrazu, które prowadzą do osiągnięcia tego takiego dziwnego, niepokojącego klimatu. Dla mnie personalnie
totalnie zaskakujące jest na przykład wykorzystanie fine diningu. Wiem, ci, którzy oglądali Hannibala, pewnie powiedzą, ale to już było, ale w przypadku Servant to przygotowywanie wyszukanych dań ma trochę inny wymiar i jest naprawdę przerażające miejscami, buduje bardzo dziwne skojarzenia, ale o tym wszystkim przekonacie się oczywiście oglądając serial. I to już wszystkie nasze jesienne propozycje. Oczywiście jesteśmy otwarci na Wasze jesienne propozycje, więc ponownie zachęcam, piszcie w komentarzach i oglądajcie nasze serialowe typy. One być może miały już jakieś polecajki wcześniej u nas na kanale, ale nie doczekały się osobnych recenzji. A szkoda, bo każdy z nich na to zasługuje. Dlatego też jeszcze raz Wam je serdecznie polecam. Miłej jesieni, pozdrawiam wszystkie jesieniary i wszystkich jesieniarzy. I oczywiście zachęcam Was do lajkowania tego wideo, subowania naszego kanału, a także odwiedzania naszych mediów społecznościowych, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. Dzięki!